Obecnie w sieci Greenway jest ponad 1000 punktów ładowania, które należą do naszej firmy. Dodatkowo zarządzamy około 1500 punktów, które należą do naszych partnerów, ale są udostępniane przez nas posiadaczom samochodów elektrycznych. Jeżeli chodzi o kwestie problemów związanych z rozwojem naszej branży, to ja bym to podzielił na dwa obszary. Pierwszy obszar to jest tempo rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Problem, który zaczął dotykać naszą branżę, szczególnie w tym roku, to jest to, że ta dynamika niestety spada. W tym roku mamy mniej rejestracji samochodów elektrycznych niż to, co było w roku poprzednim. Nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie. Generalnie pewien sentyment wokół naszej branży trochę jest gorszy niż miał to miejsce w poprzednich latach, co się przekłada na to, że dużo ciężej jest pozyskać środki na finansowanie inwestycji od inwestorów i to niestety może mieć wpływ na tempo rozwoju infrastruktury w kolejnych latach. Tak więc moim zdaniem kluczowym w tej chwili wyzwaniem na poziomie krajowym, ale też europejskim jest podejmowanie różnego typu działań, które mają gdyby ponownie poprawić tempo, zwiększyć tempo rozwoju rynku samochodów elektrycznych, tak aby te perspektywy, które są istotne z punktu widzenia wszystkich procesów inwestycyjnych, były postrzegane jako znacznie bardziej korzystne, optymistyczne z perspektywy inwestorów. Drugim wyzwaniem jest kwestia przyłączy energetycznych. No, nasza branża nie może funkcjonować bez dostępu do energii elektrycznej, bez wysokich mocy, które są zapewniane przez operatorów systemu dystrybucyjnego. I tutaj no, niestety napotykamy bardzo wiele problemów, szczególnie w lokalizacjach, które są przy autostradach, drogach szybkiego ruchu, czyli tam, gdzie ta infrastruktura jest najbardziej potrzebna dla tych, którzy podróżują samochodem elektrycznym. Ta infrastruktura w takich miejscach jest słabo rozwinięta, w związku z tym trzeba czekać długo na budowę przyłączy energetycznych. Często warunki budowy tych przyłączy dla nas są mało korzystne i to na pewno bardzo mocno opóźnia realizację wielu projektów.